Magazyn Outsourcing and More ma to do siebie, że nie dość, że jest wydawany w wersji polskiej, to jest także wydawany w wersji angielskiej. I skoro opowiedziało się A w 356 odcinku podcastu BSS bez tajemnic, gdzie opowiadałem Wam o polskim wydaniu 56. wydania magazynu Outsourcing and More, to teraz należy powiedzieć B i opowiedzieć Wam o tym, co znajdziecie w 56. wydaniu magazynu Outsourcing and More ale w jego wersji anglojęzycznej. No i pewnie nie zdziwicie się, że jeżeli powiem Wam, że na okładce spogląda na mnie ten sam gentleman, którym jest Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi, ale o tym, co znajdziecie w magazynie Outsourcing and more w jego wersji anglojęzycznej, posłuchacie już za chwilę. Zapraszam! Dzień dobry, moi podcastowicze. Wiktor, doktor z tej strony, mówię do Was. Tak jak już wcześniej usłyszeliście o Outsourcing and More, wydanie numer 56, tym razem w wersji anglojęzycznej. Jeżeli interesuje Was to, co jest zawarte w polskiej wersji, to musicie zrobić jeden krok w tył i zajrzeć bądź posłuchać podcastu o numerze 356. W BSS bez tajemnic, ale to już za nami, a dziś wersja angielska. 22 publikacje i 94 strony. Tak, 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 w tym wydaniu wersja anglojęzyczna ma więcej stron niż wersja polska. Różnica wynika z tego, że. Jak pewnie jako stali czytelnicy magazynu Outsourcing and More mogliście się już przekonać, w wersji anglojęzycznej zamieszczane są również treści pochodzące z innych krajów. I tym razem mamy pewną niespodziankę, ale o tym już za chwileczkę. 94 strony, tak, to dosyć obszerny materiał, w którym skupi skupiliśmy się na tym, aby pokazać zarówno obszar biznesowy, inwestycyjny, jak i hr dotyczący świata nowoczesnych usług dla biznesu oraz Otoczenia tego sektora. W wersji angielskiej nie, ma, nie znajdziecie opisu podcastów. Ta część została jakby zarezerwowana dla polskiej wersji magazynu Outsourcing and More. Za to Teraz pierwsza z nowości, które się tutaj pokazały w wersji angielskiej. A co nią jest? Jest nią tekst z ukraińskiej Doliny Krzemowej, czyli z Charkowa. Tekst Olgi Szapowal, prezesowej Harkowskiego klastra IT pojawia się u nas po raz pierwszy. Do tej pory mamy ogromną przyjemność współpracowania z Lwowem i z tamtejszym klastrem IT, natomiast to Charków dołącza do naszych zagranicznych korespondentów i tym razem tekst z Harkowa również pojawia się. Na stronie magazynu Outsourcing and More. Dolina Krzemowa za naszą wschodnią granicą? No, jak słyszycie, jest to możliwe. I jeżeli to Was interesuje, w jaki sposób hmm, Harków wygląda na ukraińskiej, europejskiej mapie destynacji, głównie IT no to koniecznie musicie zapoznać się z tekstem Olgi Szapowal, prezesowej charkowskiego klastra IT. Zanim jednak dojdziemy do pozostałych tekstów pochodzących z zagranicy, warto Wam powiedzieć tutaj, że... Jeżeli preferujecie lekturę magazynu Outsourcing and More w wersji angielskiej niż w wersji polskiej, no to tym razem macie odzwierciedlenie kilku artykułów, które pojawiły się w obu wersjach tego magazynu. Tak na przykład jest z tekstem pochodzącym z kancelarii Chudziki wspólnicy autorstwa Maateusza Chudzika oraz Anny Godlewskiej, gdzie Państwo mówią nam o tym to zapłaci za straty poniesione za lockdown, który mieliśmy, którego byliśmy świadkami w czasie pandemii. Jeżeli to Was interesuje, aby zgłębić tą wiedzę w wersji angielskiej, to taki tekst znajdziecie oczywiście na stronach magazynu Outsourcing and More, wydanie 56. Kolejny tekst, który również pojawił się zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji, to Migration of Processes, a tour organized by travel agency or a Journey into the Unknown. I tu, jak możecie się domyślać, jest to tekst z branży turystycznej. E, wcale nie, to nie branża turystyczna, tylko branża centrów usług wspólnych, a konkretnie pan Paweł Feręszkiewicz, team leader Intercompany z Centrum Usług Wspólnych firmy Trumf, opowiada nam o trans, e, tranzycji, o migracji procesów. Z takim turystycznym ukłonem, turystycznym żargonem, no, jak jesteście zainteresowani, jak to wygląda, to ja. Osobiście zachęcam do przeczytania tego tekstu o migracjach procesów. Można czytać, czytać i czytać. Drugim tekstem prawniczym, podobnie jak w wersji polskiej, jest oczywiście materiał pochodzący z Baker McKenzie autorstwa pani Magdaleny Chochowskiej i Karoliny Goździkiewicz. Panie skupiły się na temacie, który z języka angielskiego brzmi New Obligations Resulting from the Conclusion of Contracts for Specific Work. Tak, także to jest materiał, który przyda się naszym anglojęzycznym pracownikom, prezesom, dyrektorom, którzy są zainteresowani zagadnieniami związanymi z prawem pracy w Polsce. No i ten tekst Bakera na pewno otwiera oczy na to, jakież to nowe regulacje nas spotkają teraz od stycznia w roku 2021. Pójdziemy sobie dalej, już w głąb magazynu Outsourcing and More, gdzie pani Simona White, Head of Marketing The Boiling Tap Company, mówi nam o pięciu powodach, dlaczego wybrać. Systemy takie do uzdatniania wody, do podgrzewania wody, do chłodzenia wody generalnie do zrobienia z wodą bardzo ciekawych i interesujących rzeczy w swoim miejscu pracy. Artykuł pod tytułem: 5 Reasons to Choose Boiling Water and Chill Water Taps for Your Workplace znajdziecie na 22. stronie magazynu Outsourcing and More. Lecimy dalej do obszaru, który dotyczy transformacji biznesowych, które przypominają lot na Marsa. Tutaj publikacją tą dzieli się z nami Tomasz Bereźnicki z firmy DPC. A skoro mowa o DPC, to już możecie się domyślać, że kwestia dotyczy Linu, optymalizacji procesów i tego typu obszarów. Partner zarządzający DPC Tomasz Bereźnicki na trzech stronach nam mówi, co ma na myśli, wysyłając nas wszystkich na Marsa. Idziemy dalej do konkretnego już bardzo materiału, a mianowicie firma Kina, w osobie Aleksandry Krawsz-Kubica, dyrektorki marketingu i PR w firmie. KINARPS dzieli się z nami esencją wiedzy pochodzącą z raportu Working from Home 2020. Raport jest już dostępny na rynku od kilku ładnych chwil, a jego autorami, za jego treść, za jego badania odpowiadają zarówno KINARPS, Polski Instytut Środowiska Pracy, Uniwersytet Koźmińskiego, jak również Pro Progresio. Zachęcam Was do przeczytania, gdyż tutaj to, co można wyciągnąć z tego. Raportu pokazuje, jak my, jako społeczność biznesowa, podchodziliśmy do pracy w domu. Aby ułatwić Wam przeczytanie nie tylko tej esencji wiedzy, którą wyciągnęła dla nas Aleksandra Krawsz-Kubica, ale całej treści raportu, przy tym artykule jest QR kod, który pozwoli Wam na Dojście do źródła tejże wiedzy. Kolejną istotną częścią w magazynie Outsourcing and More, podobnie jak w wersji polskiej, jest sekcja SSC Lions. I to tutaj Marcin Janiszewski udzielił mi wywiadu. Tak, Ja miałem okazję tutaj stworzyć pytania do tej rozmowy gdzie poruszyliśmy kwestię tego, w jaki sposób jest zorganizowane i jakimi wyzwaniami w tej chwili, z jakimi wyzwaniami liczy się Centrum Globalne Usług firmy Elekta. Marcin Janiszewski dostarczył tutaj wspaniałych informacji inspirujących informacji, jeżeli Wy jesteście przedstawicielami sektora GBS-ów i chcielibyście się w ten wywiad zagłębić w wersji anglojęzycznej, no to macie go podanego na tacy, mniej więcej na stronie, już Wam powiem, której, wow, ależ tych stron jest. Na stronie 30 w anglojęzycznej wersji magazynu Outsourcing and More, wydanie numer 56. Od Marcina Janiszewskiego przechodzimy w świat no właśnie czego? W świat sztucznej inteligencji, w świat hmm, a co ja tu będę kręcił, po prostu powiem wam, jaki jest tytuł tego artykułu. Future of the Outsourcing Business in the AI World. I tutaj na temat czwartej przemysłowej rewolucji, jaką jest sztuczna inteligencja, wypowiada się nie kto inny jak Kajetan Malinowski, Senior Product Director z Lion Bridge. Lion Bridge ma w Polsce swoje centrum operacyjne. Wiele set osób tam pracuje i robią znakomite, niesamowite rzeczy w różnych działach. Natomiast tutaj Kajetan Malinowski skupił się na AI-u, na tej sztucznej inteligencji. Masa wiedzy, masa treści i masa też źródeł. Na które pan Kajetan się powołuje, więc, gdybyście chcieli jeszcze głębiej podrążyć temat sztucznej inteligencji, no to masa wskazówek jest na, podana wam na tacy poprzez artykuł autorstwa Lion Bridge. No i co? Wracamy do tej części, od której zacząłem, czyli do Harkowskiego klastra. Tak, tak, tak. Klaster Harkowski Olga Szapowal, prezesowa, po raz pierwszy na stronach magazynu Outsourcing and More. No i jak sama nazywa Harków Doliną Krzemową Ukrainy. Hmm, jeżeli czytam takie słowa już na początku artykułu, to możecie się dowiedzieć jaka będzie i domyślić jaka będzie jego treść. Tak, ten klaster IT, ten dom dla przemysłu IT na terenie Ukrainy znajduje się w Charkowie. O którym w Polsce niekoniecznie mamy dosyć sporą wiedzę. Do tej pory spotykaliśmy się z tym, że to głównie Kijów i Lwów były takimi dominującymi miastami, o których się dużo mówiło w Polsce w odniesieniu do ukraińskiego świata IT. A tu proszę, Charków. Ja miałem okazję z Olgą Szapowal prowadzić wywiad kilka miesięcy temu. Na łamach podcastu BSS Bez Tajemnic, i była to pasjonująca rozmowa. A teraz możecie sobie przeczytać parę ciekawych informacji pochodzących z charkowskiego klastra IT na stronach magazynu Outsourcing and More. Idąc dalej w magazynie, możemy napotkać treść pochodzącą z IKEA Blue City, która podobnie jak w wersji polskiej, dotyka tematu urozmaicenia sobie przestrzeni do pracy tam, gdzie pracujemy. Nieważne, czy jest to dom, czy jest to nasz biur. W którym mamy biuro naszej firmy, to ta kwestia dodatków uatrakcyjających nasze miejsce pracy i ich wartości jest opisana na stronach magazynu. Również wywiad numeru, od którego zacząłem, pewnie mogliście się tego domyślić, że jak mówiłem Wam, że Adam Pustelnik uśmiecha się do mnie z okładki magazynu, no to tak, tutaj wywiadem numeru części anglojęzycznej również jest wywiad z Adamem Pustelnikiem, wiceprezydentem miasta Łodzi, z którym rozmawiamy o great challenge'ach i great potencjale, czyli mówiąc po polsku dużych wyzwaniach i dużym potencjale miasta Łodzi. To Adam Pustelnik odpowiada za te obszary w swoim mieście. No a jak to wygląda e, przedstawione przez niego w angielskim języku, a nie w polskim znajdziecie na 47 stronie magazynu Outsourcing and More bardzo obszerny materiał poruszający wiele istotnych tematów z punktu widzenia lokowania inwestycji w mieście Łodzi. Dobrze, przechodzimy dalej za wywiadem numeru możemy sobie wskoczyć do tekstu autorstwa Skanska, gdzie to Katarzyna Zawodna Bioch oraz Arkadiusz Rudzki przedstawiają nam temat Why we still need offices? Nie ma się co dziwić, że temat biur jest poruszany w magazynie Outsourcing and More, zresztą podobnie jak na stronach Outsourcing Portalu, gdyż to biura, które są kolebką wielu biznesów usługowych, nadal są w zainteresowaniu. Zarówno najemców, zarówno deweloperów, zarówno funduszy, które tymi budynkami handlują, no i agencji nieruchomości oczywiście, które dbają o to, aby i najemcy znajdowali dla siebie jak najlepsze przestrzenie. O tym, dlaczego Powinniśmy cały czas poszukiwać i potrzebować biur, możecie przekonać się i przeczytać w tekście w wywiadzie, którego magazynowi Outsourcing and More udzieliło szefostwo firmy Skanska. Dobra, lecimy sobie do kolejnego materiału, w którym dotykamy już treści międzynarodowych. Powiedziałem Wam o Harkowie, to teraz o Litwie. Tak, Litwa ma swoją stałą rubrykę na stronach Outsourcing and More i to tutaj tym razem pani Milda Miluane, Investment Advisor w GBS and ICT. Jednostce, która podlega Invest Lithuania, skupiła się na tematyce CSR-u. Tak, ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest również zauważana nie tylko u nas w Polsce, ale oczywiście i we wszystkich krajach, które nastawiają się na mocny rozwój gospodarczy. No i tym razem to taki temat serwuje nam pani Milda z Invest Lithuania na stronach Outsourcing and More. Litwę mamy za nami, a teraz kolejny tekst na temat business intelligence. Tak, to już jest kolejny level, że tak to powiem, kolejny poziom w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu, który mąci trochę w głowach menadżerów ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Jest to bardzo istotna rzecz, dlatego że ten business intelligence coraz większymi krokami wchodzi do wielu firm typu BPO i GBS. I jest takim kierunkiem wyznaczającym trendy przyszłości. Czy jest to duży biznes dla sektora BSS-owego? No cóż, o tym przeczytacie w treści, którą dostarcza na strony Outsourcing and More nasz zagraniczny korespondent, który, i tutaj surprise, surprise dla niektórych z Was, od stycznia również dołączył do europejskiego zespołu Colliers International, a jest nim nie kto inny jak Elias van Herwarden. Jak zwykle sama Esencja wiedzy, która dodatkowo uzupełniona jest komentarzem Edyty Janas pochodzącej z Randstad. Pochodzącej Edyta pełni w Randstad Source Ride i mija bardzo, bardzo istotną rolę i jest związana z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu od wielu, wielu lat. Więc tutaj ten komentarz Edyty Janas jest jak najbardziej na miejscu i jak najbardziej uzupełnia cały wywód, który nam dostarczył Elias van Herwarden. Jak sobie już przeczytacie ten artykuł Eliasa, który przypominam pojawia się tylko i wyłącznie w wersji angielskiej magazynu Outsourcing and More, to możecie sobie wskoczyć do kolejnego tekstu, a mianowicie do naszej stałej rubryki, którą zapełnia nam treścią przedstawicielstwo lwowskiego klastra IT. Tym razem. Nie kto inny, jak koleżanka Maria Poliowa z, wo z Wolwowskiego klastra IT, skupiła się na tym, aby opowiedzieć nam co nieco o tym, jak to Ukraina jest na ścieżce, aby stać się europejską destynacją dla firm technologicznych. O tym rynku pracy, technologii, albo z zakresu technologii, i o trendach na tym rynku na całej Ukrainie, jak i w Lwowie, właśnie informuje nas Maria Poliowa z Lwowskiego klastra IT. To jest koniec tej sekcji międzynarodowej. A potem w magazynie możecie wejść również do kilku słów z naszego polskiego rynku. To tutaj nie kto inny jak Poznań, Bydgoszcz, Częstochowa e, informują czytelników na temat swoich branżowych i inwestycyjnych aktualności pochodzących ze swoich miast. Jeżeli chcecie sobie w języku angielskim, anglosaskim przejść przez to w jaki sposób nasze polskie miasta komunikują się ze światem poprzez stronę magazynu Outsourcing and More, to jest to najlepsze miejsce, aby do niego trafić. A potem? Potem co? Jak już kończymy temat inwestycyjny, wchodzimy do sekcji HR-owej. A tutaj mamy Trzy bardzo ciekawe materiały. Pierwszym, Fixing Recruitment with the Human Cloud, to tytuł artykułu, który opublikowali przedstawiciele Talent Alpha, a konkretnie autorką tej treści jest Patrycja Kalinowska. No i takie połączenie tej rekrutacji z chmurą albo z procesami chmurowymi to jeszcze nie jest taki powszechny temat w różnego typu przekazach i mediach. A tu proszę bardzo, Talent Alpha ten temat rozgryzł do samego ogryzka, że tak powiem, i przedstawia Wam najważniejsze informacje z tego obszaru. Czy człowiek może być w chmurze? Hmm, jak sobie tak to dobrze przemyślicie, to stwierdzicie, cóż to za nowość? Oczywiście, że tak. Przecież można pracować w takim środowisku rozproszonym, tak jak zresztą korzystamy z różnego typu software'u, ale bardzo fajnie jest zobaczyć jak taki proces jest opisany to jest jakby jedna rzecz druga to um, bardzo ciekawa rzecz która się pojawiła na stronach outsourcing and more czyli nic innego jak esencja raportu facing new normal who is to gain and who is to lose to ma to tytuł um, publikacji który um, nam serwuje um, divayer a konkretnie Agata Miller oraz Grzegorz Opala z tejże firmy. DeWire to znakomita firma rekrutacyjna, która od dłuższego czasu rozpycha się po rynku i zdobywa bardzo jego fajny kawałek, a do tego serwuje nam regularnie bardzo interesujące wyniki swoich badań. I to tym razem w raporcie DIT Industry Facing New Normal: Who has Gained and Who has Lost in 2020 możemy przeczytać o wielu interesujących rzeczach. Chcecie esencję z tego raportu? Bardzo proszę. Outsourcing and more wam to zapewnia i serwuje. No i na koniec trzecia rzecz w obszarze HR-owym. I ta sama, która pojawiła się również w polskiej wersji magazynu, a mianowicie barometr, który nam tutaj serwuje firma Grafton, jest to barometr nastroju pracowników. Tak, tak, tak. Autorką treści jest Joanna Wanatowicz, business director w Grafton Recruitment. Tematyka barometru opowiadana była przeze mnie we wczorajszym odcinku w poświęconym polskiej wersji magazynu, natomiast jeżeli chcecie przez nią przejść w wersji angielskiej, to możecie to zrobić właśnie w anglojęzycznym wydaniu numer 56 magazynu Outsourcing and More, który co dwa miesiące serwuje Wam pro-progresję już od blisko 10 lat. Tyle na dziś. Taka była opowieść o yy, kolejnym wydaniu magazynu Outsourcing and More. A na kolejną musicie poczekać kolejne dwa miesiące. Trzy razy powiedziałem słowo kolejne. Jesus, ależ ja się dzisiaj powtarzam. Dobra, koniec. Stawiam kropkę. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli Wam się podoba, to nieustannie zapraszam do dawania lajków, dzielenia się informacjami o tym podcaście ze swoimi znajomymi, bądź subskrybowania sobie tego yy, materiału, audio, który Wam tutaj serwuje lubicie go w audio, wchodźcie na Spotifya albo Spreakera albo inne podcastowe platformy. A może wolicie wideo? Tak, tak, tak. Niektóre podcasty w wersji wideo również wam podaję na YouTubie i tam możecie sobie nie tylko mnie posłuchać, ale czasem i obejrzeć. Koniec kropka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.